Jak zwykle regularnie przeglądam Wasze komentarze pod moimi filmikami i ostatnio Trefku130, jeżeli źle przeczytałem, nikt to sorry, spytał się, mam pytanie, jak bezpiecznie wyciągnąć strzałkę z kompasu Adrianowa, żeby nie narobić skażenia pyłem? Moja odpowiedź brzmiała, że najlepiej tego w ogóle nie wyciągać, no ale znając Was, no i tak to zrobicie, więc napisałem całą instrukcję krok po kroku, którą jeszcze w tym filmiku przytoczę. No bo nie wbiję wam na chatę i wam nie zabronię, po prostu nie wyciągajcie, bo... Ale w tym filmiku wam mogę powiedzieć i pokazać, dlaczego macie tego nie robić. Mam tutaj jeszcze cały czas ten kompas zamknięty szczelnie, bez tej igły. I zobaczcie sobie, jak wygląda normalnie, a jak wygląda przy zgaszonym świetle w ultrafiolecie. W środku tych zegarów kompasów są luźne drobinki starej farby, które bardzo łatwo się unoszą. Są mikroskopijne, półmilimetrowe. No i można je niechcący wdychać. Jeżeli dostaną się do płuc, czy gdziekolwiek, no to już ich stamtąd nie wyjmiecie po prostu. O tym, że rad jest silnie radiotoksyczny, mówiłem już w kilku moich co najmniej filmikach. Najbardziej chyba rozwinąłem to w temacie filmu Era Atomowego Szaleństwa. Tam dokładnie przedstawiłem wiele zachowań, przypadków związanych z radem. Myślę, że tam było dosyć wyczerpująco to opisane. Ale o co głównie chodziło? Przede wszystkim o to, że rad może wchłaniać się przez skórę. Ale nie tylko. Ogólnie zachowuje się chemicznie podobnie do wapnia, więc organizm jak go wchłonie w jakikolwiek sposób, no to będzie pewny, że to jest wapń. I sobie go przyswoi do kości, do zębów i tam już sobie zostanie do końca waszych dni, niestety. No i poza tym, że jakby promieniuje gammą, możemy przełożyć licznik i to zobaczyć, to promieniuje też wielokrotnie bardziej alfą. I o ile alfa z zewnątrz jest bezpieczna, powiedzmy, no tyle od wewnątrz już nie. Promieniowanie alfa ma bardzo silne działanie jonizujące, czyli uszkadza DNA, struktury komórkowe. No i powiecie, dobra gościu, co ty gadasz, przecież weźmiemy to sobie normalnie, delikatnie otworzymy, nie będziemy tego lizać i tak dalej. Tylko właśnie, teraz chodzi o to, że przy otwieraniu takich zegarów, czy kompasu Adrianowa, czy czegokolwiek z radem, są rzeczy, których nie widzimy. Ja rozbierałem kompas Adrianowa po to, aby jego igłę umieścić w spektrometrze cząstek. Udzielono mi dostępu do spektrometru cząstek na uczelni. I tam zabezpieczoną igłę w folii przykładaliśmy do tego detektora i patrzyliśmy, jak rosną widma. A i tak robiłem to mega ostrożnie, to wyciąganie igły. Cały czas mam też tą strzałeczkę, co prawda nie wyciągałem jej już chyba ze 2 lata albo więcej, ale możecie zobaczyć teraz mniej więcej, jak to wygląda, jak jest zabezpieczona, jak działa licznik, kiedy jest w tej osłonce ołowianej, potem po jej zdjęciu, ile promieniowania wychodzi przez tę owijkę aluminiową. No i na samym końcu, jak już jest tylko w folii, to no widać różnicę i słychać przede wszystkim. Tylko że pamiętajcie, że te owijki, wszystkie cylindry, to jest zabezpieczenie jedynie przed promieniowaniem gamma i alfa. Natomiast to największe zagrożenie to jest właśnie ten pył, to, że ta farba się kruszy, pyli, a po tylu latach, no to już w ogóle, tak jak wam wcześniej pokazałem, są to jakieś mikrocząsteczki, które przy każdym otworzeniu takiego kompasu no po prostu się unoszą, czy tego chcecie, czy nie. Każdy ruch odgięcia, czy czegokolwiek dotknięcia, no to już jest taki mikroobłoczek tych elementów, które po prostu się wydostają z tego kompasu, czy czegokolwiek, co tam rozbieracie. Zawsze jak się bawicie takimi rzeczami, to róbcie to w jakimś pudełku, na jakiejś delikatnie wilgotnej, ale nie mokrej chusteczce. Sprawdzajcie swoje ręce licznikami Geigera ze zdjętą klapką. Myjcie potem ręce, sprawdzajcie całe otoczenie, gdzie pracowaliście i siebie, czy nic z tych okruszków nie zostało. Oczywiście nie sprawdzicie wszystkiego, no bo tak jak mówiłem, nie macie na przykład detektorów do detekcji promieniowania alfa, ale chociaż będziecie spokojniejsi, że nie ma tej gammy. Ale to mówię, to jest już ostateczność. Jeżeli koniecznie chcecie to wyciągnąć i nie polecam wam tego robić, to pamiętajcie o tych rękawiczkach grubych, lateksowych, grubszych niż te do zmywania naczyń. Róbcie to w tym pudełku. Koniecznie maseczka budowlana z kategorią P3, nie niższą, żeby tego nie wdychać. Ewentualnie jakieś okulary też, jeżeli macie nawet takie zwykłe budowlane cokolwiek, żeby do oczu też wam się to nic nie dostało. Wszystko albo robić na otwartym powietrzu, na dworze, jeżeli macie opcję, jeżeli nie, no to jakieś wentylowane pomieszczenie. Jeżeli już to wyjmujecie, otwieracie, róbcie to mega powoli, żeby nie wzbudzać tych mikrochmurek pyłów. Samą strzałeczkę trzymajcie w czymś, co zapobiegnie dalszemu kruszeniu się, czyli
Nie wrzucajcie tego luzem gdzieś do pudełka i sobie potem nie wyciągajcie i nie chowajcie i dobra, w pudełku się nie pyli, no bo to dalej będzie się pyliło. Niech to będzie w czymś zamkniętym, najlepiej stuprocentowo szczelnym. Nie machajcie tymi strzałkami, nie skrobcie ich, nie pocierajcie, nie myjcie. Po prostu najlepiej w ogóle tego nie wyciągajcie. No i pamiętajcie, że już po tym wszystkim umyć ręce, wywalić to pudełko, wywalić te rękawiczki i maseczkę. No i najlepiej umyć, odkurzyć całe pomieszczenie, no chyba że robiliście to na dworze, no to wtedy nie. Mam nadzieję, że jako tako nakreśliłem, dlaczego nie powinniście wyciągać tych strzałeczek i jeżeli już chcecie to kolekcjonować, niech to będą zamknięte kompasy, zamknięte zegary, to promieniowanie może nie będzie tak super przenikać, super tak ćwierkać w tych licznikach Geigera, ale dla własnego dobra i dobra ludzi, którzy będą przebywali w tej okolicy, nie róbcie tego. Trochę straszno, trochę na poważnie, ale no myślę, że taki odcinek był potrzebny, bo jeżeli po 10 latach dalej komentujecie moje filmy, to nie są pojedyncze przypadki jak ten komentarz przytoczony w tym filmiku, tylko no albo na Messengerami piszecie, albo maila wysyłacie, albo piszecie pod filmem, no więc takich ludzi jest więcej. Także uznałem, że ten film jest po prostu potrzebny. Trzymajcie się bezpiecznie, nie wyciągajcie tych strzałek. Cześć.